trzy książki, które musisz przeczytać, jeżeli chcesz dbać o swój rozwój osobisty, część czwarta. Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. W tej książce przeczytasz o wielu ciekawych technikach wywierania wpływu na ludzi, a mając taką wiedzę, nie będzie łatwo Cię zmanipulować i będziesz w swoich działaniach skuteczniejszy. Zadbaj o swoje wewnętrzne dziecko. Dzięki tej książce dowiesz się, dlaczego powinieneś zadbać o swoje prawdziwe ja, dowiesz się także, jak to zrobić oraz zdasz sobie sprawę ze swoich naturalnych potrzeb. Trudne osobowości. Każdy zna przynajmniej jedną osobę, z którą trudno jest się dogadać. Krótko mówiąc, ta książka pomoże radzić sobie właśnie z takimi osobami. Dzięki za Twój czas. Jeżeli Ci się podobało, to pamiętaj, aby zaobserwować i dać lajka.